tym odcinku przenosimy się do Kołobrzegu, gdzie mamy okazję zwiedzić przepiękny obiekt leżący niemal w centrum miasta, a dokładnie przy ulicy Emilii Gierczak 5, jakim jest Muzeum Oręża Polskiego. Do Kołobrzegu trafiliśmy w kwietniu rok temu, korzystając z pięknej pogody oraz braku innych pomysłów, odwiedziliśmy wspomniany obiekt. Ilość eksponatów zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz, słuchajcie, naprawdę robi wrażenie, że tak powiem, zwala z nóg. Byliśmy w wielu muzeach, ale ilość sprzętu i wszystkiego, co tam się znajduje, naprawdę jest warte poświęcenia tych paru złotych na bilet, żeby to zobaczyć. Jak czytamy na stronie Muzeum w Kołobrzegu, dzieje Oręża Polskiego to ekspozycja ułożona chronologicznie, prezentująca zbiory militariów od okresu średniowiecza do współczesności. Znajduje się tu broń drzewcowa, sieczna, kolna, obuchowa i strzelecka. Uzbrojenie ochronne, ubiory wojskowe i oznaczenia, a także zabytki techniki ze słynną maszyną szyfrującą Enigma oraz motocyklem Sokół 600. Muzeum posiada najbogatszą w Polsce kolekcję mundurów żołnierzy polskich z okresu I i II wojny światowej, w tym mundury Legionów Polskich, Błękitnej Armii generała Hallera, Armii Wielkopolskiej oraz unikatowy zbiór mundurów oddziałów paramilitarnych. Szczególnie cenne są także zbiory militariów dwudziestowiecznych, wśród których na uwagę zasługuje polski karabin przeciwpancerny UR wzór 35 i polskie pistolety WIS. Kolekcja broni strzeleckiej i odznaczeń stanowi wstęp do bogatej prezentacji pojazdów wojskowych, samolotów, broni pancernej i artylerii wyeksponowanych w sali techniki oraz na wystawie plenerowej. Gdy obejrzymy wszystko to, co znajduje się w środku, możemy oczywiście korzystać z audioprzewodnika, przenosimy się na teren ekspozycji zewnętrznej i tutaj wszyscy duzi mężczyźni zamieniają się w małych chłopców, ponieważ ilość tego sprzętu zgromadzonego na tym terenie jest naprawdę przepotężna. Mamy czołgi, mamy jakieś rakiety, mamy wozy opancerzone, mamy schrony jednoosobowe. Słuchajcie, tego jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. Więc jeśli nie macie lepszego pomysłu na spędzenie na przykład najbliższego weekendu, a będziecie w okolicach Kołobrzegu, podjedźcie, wydajcie parę złotych na ten bilet, bo naprawdę będziecie mieli co wspominać. A mam nadzieję, że ten filmik, który właśnie oglądacie, pomoże Wam w podjęciu tej decyzji. Cześć!